A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Tak trochę mi tym latino, tak, taka mieszanka latino i Karola Kusa. Tak się zastanawiam, czy to przejdzie. Myślę, że gdybyś powiedziała Karolowi, że ta piosenka jest w rytmie latino, to by się delikatnie zdziwił. No nie, ale te rytmy już czuję latino i połączmy to kiedyś z Karolem Kusem. Myślę, że Karol by chętnie coś takiego zagrał. On to i zaśpiewa, i ugotuje, i zagra. Człowiek orkiestra. Myślę, że też zatańczy zdecydowanie. Karol to człowiek orkiestra, to prawda. A teraz będziemy jeść. Tak jeść w naszej wyobraźni, dlatego że mamy przygotowane pierogi z fasolą. Mhm. Jadłeś kiedyś? Ja nie. Nie jadłem nigdy. I jeszcze sałatę parzoną. A przez kogo? A przez koło gospodyń wiejskich Polanki w Parchatce, więc na pewno będzie przepysznie, jak to stoi Lubelszczyznę. Szanowni Państwo, oglądamy. Wszystko, co się tu zasieje, w obejściu domowym też się dobrze dzieje. W latach 60. ubiegłego wieku istniało koło, które dotrwało do lat 90. ubiegłego wieku i umarło śmiercią naturalną. Reaktywowane w tej chwili ma 38 członków, 30 pań i aż 8 panów. Działamy we wsi Parchatka, która korzenie swoje dalekie ma, bo pierwsze wzmianki o Parchatce pochodzą z 1442 roku. Rocznie uczestniczymy w ponad 50 imprezach. Oczywiście nasza działalność sprowadzona jest do tego, co się w okolicy dzieje. Pierwsze miejsce w Polsce na gadżet promujący koła gospodyń wiejskich. Pięknie opracowany kalendarz na rok 2024. W historii tej Parchatki ta kuchnia parchacka była znacząca, tak? I te pierogi z grochem pisanym, i ta sałacianka, która jest no, mało znana, ale historię swoją tutaj ma. Grochy u nas sadziło się od bardzo dawna. Jak pamiętam, to moja babcia sadziła, moja mama. Ja też teraz sadzę. Grochy były różnego rodzaju, a takim wyjątkowym grochem, który u nas jest, nie wiem czy jeszcze gdzieś tam ludzie sadzą, jest groch tak zwany pisany. To groch wyjątkowo na pierogi. Do tego grochu dodajemy podgarle, w międzyczasie smaży się słoninkę i dodajemy cebulkę do tej słoninki, żeby się podsmażyła. Ja jeszcze dodaję troszeczkę czosnku, to on tak zaostrzy ten smak. Farsz mam już przygotowany, to znaczy był groch przekręcony przez maszynkę i podgarle przekręcone jest przez maszynkę. Teraz dodajemy przetopioną słoninkę razem z cebulką do tego farszu i wyrabiamy. Teraz przygotowujemy ciasto na pierogi. Mąkę mam już przesianą, więc wysypuję ją na stolnicę. Jedno jajko. Dodaję troszeczkę oleju, żeby to ciasto było takie elastyczne. I ciepłą wodą zagniatam ciasto. Teraz to ciasto, które było zagniecione, rozwałkujemy na placek, z którego będziemy wykrawać szklanko krążki, na które będziemy nakładać farsz i lepić pierogi. I zlepiamy pierożka. Pierożki już są ugotowane, więc je wyciągamy łyżką cezakową na talerz. I jeszcze sobie udekorujemy koperkiem.
Teraz będziemy gotować sałatę parzoną, a składniki to są potrzebne. Sałata, szczypiorek, koperek, śmietana, sól, kwasek cytrynowy do zakwaszenia i łyżka smalcu. Opłuczoną sałatę rwiemy na małe kawałeczki. Posolimy solą, trzeba to tak zmiąć troszeczkę. Odciskamy i wrzucamy na gorącą wodę. Ona się troszeczkę tak zagotuje, sparzy. Odcedziłam sałatę już, ponieważ odcedzę się, żeby nie była gorzka. I teraz zalewamy wodą. Następnie dodajemy koperek, odrobinkę kwasku cytrynowego do zakwaszenia, łyżkę smalcu i to się musi zagotować. I dodajemy kwaśną śmietanę razem ze słodką, żeby się po prostu nie zwarzyła. I zupka jest gotowa. Życzymy Państwu smacznego! Chciałabym, aby kobiety na wsi nie kojarzyć tylko z gotowaniem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panie z Lubelszczyzny, ale mi się właśnie przypomniało, więc ja muszę to powiedzieć trochę prywaty. Podczas pielgrzymki obiecałam, że pozdrowię panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Młoszowie, więc Młoszów, więc serdecznie panie pozdrawiam. Nadrabiam zaległości, przepraszam. Szczerze mówiąc, jeszcze wracając do tej kuchni, te pierogi wyglądają naprawdę dobrze. Zjadłeś, co? Już ślinka cieknie, ale na szczęście dzisiaj jestem po śniadaniu, więc okej. Okay. Szanowni Państwo, obiecaliśmy przed reklamami, że dzisiaj będzie masę ciekawych rozmów. Za chwilę będziemy rozmawiać właśnie o pomocy humanitarnej. No zobaczmy, co dzisiaj jeszcze przed nami. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Światowy Dzień Fotografii. Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży. I z nami już, szanowni państwo, pierwszy dzisiejszy gość, pani Nina Mocior, Caritas Polska. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pani Nino. Pomoc humanitarna. Czasami myślimy, że to jest po prostu wolontariat, tak? Że każdy może zostać wolontariuszem, pojedziemy, coś pomożemy. A to chyba nie do końca tak jest, prawda? Nie jest. Pomoc humanitarna to jest bardzo sformalizowany sektor wsparcia. I mówimy bardzo jasno, to jest pomoc ratująca życie, świadczona w bardzo różnych kontekstach. Bardzo mało ma wspólnego z wolontariatem, też ze względu na to obwarowanie przepisami, procedurami, standardami, również kodeksem. Mamy kodeks postępowania i zasady humanitarne, chociażby pomocy humanitarnej. Pani Nino, w tym roku to święto pracowników pomocy humanitarnej odbywa się pod hasłem Działaj na rzecz ludzkości. To działanie w Caritasie jest bardzo szerokie. W ilu krajach dzisiaj pracownicy Caritasu pomagają? No to warto dać wstęp, że Caritas Polska pracujemy w ramach sieci i konfederacji Caritas Internationalis. Jesteśmy w ponad 160 krajach. A jako Caritas Polska nasze działania zagraniczne obecnie realizujemy w ponad 30 krajach. Chyba też trzeba tutaj wspomnieć, że 311 milionów osób na świecie potrzebuje dzisiaj pomocy humanitarnej, prawda? To bardzo dużo. To bardzo dużo i z roku na rok ta liczba rośnie. Rośnie liczba potrzeb, rośnie liczba osób dotkniętych różnymi kryzysami i jest coraz gorzej z roku na rok, to prawda. Jak pomagacie właśnie w tych krajach tym osobom, które tej pomocy potrzebują? Przede wszystkim zgodnie ze standardami, w takim sensie pomoc humanitarna powinna być skoordynowana, powinna być podyktowana potrzebami. Mówimy tak o tej niezależności, bezstronności, neutralności i zasadzie humanitaryzmu, czyli ten imperatyw humanitarny, on gra główną rolę i mówimy, że chodzi o redukowanie ludzkiego cierpienia. To tutaj piękne takie zasady, które są obok całego prawa międzynarodowego konfliktów zbrojnych i tak wrócę troszkę do tego Act for Humanity, o którym pani mówi, że
no mówimy święto, ale to nie do końca jest święto. To jest bardziej takie upamiętnienie też osób, które poświęciły życie. Z tego się też wywodzi ustanowienie 173 osoby tylko w tym roku zginęły. Tak. No właśnie, jak to jest możliwe, że oczywiście zdarzają się wypadki, tak, ale jak to jest możliwe, że osoby, które chcą nieść pomoc, chcą pomagać innym, no giną, one są zabijane, te osoby? Może nie chodzi do końca o zabijanie, tylko chodzi też o ryzyko, tak? To jest ryzyko zawodowe, dlatego też zaczął pan od wolontariatu, myślę, że nie wolontariatu, ale takiego bardzo zorganizowanego jednak kwestii wyjazdów, a też duża część tych osób to są pracownicy lokalni, tak? Nie tylko międzynarodowi, którzy jeżdżą, ale też pracownicy lokalni tych organizacji. Jak to jest możliwe? Dlatego też akcja tegoroczna, to święto, o którym mówimy, że to święto, ono służy upamiętnianiu właśnie osób, które tracą życie pomagając, ale też to jest niezwykle ważne, że chodzi o tą kampanię dotyczącą poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, czyli są zakazane tak, niedyskryminacyjne ataki, należy uzasadnić konieczność wojskową takich ataków i do tego najczęściej dochodzi, że zwłaszcza tam, gdzie są konflikty zbrojne lub wewnętrzne konflikty zbrojne, często jednak strony, które walczą, tutaj najczęściej o takich kontekstach mówimy, nie respektują tych zasad humanitaryzmu, redukowania cierpienia, proporcjonalności czy adekwatności ataków i konieczności wojskowej, bo to są główne zasady w ogóle, tak, konfliktów zbrojnych obecnie. I na tym polega też kampania coroczna, tak, Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ-u. Na tym polega kampania co roku, że edukujemy, żeby jeszcze bardziej zwracać uwagę, że jeśli państwa strony zamierzają walczyć, okej, no ale róbcie to z konieczności wojskowej, a nie atakujemy i kierujemy swoje działania na rzecz ludności cywilnej lub tych obiektów, które są oznaczone jako humanitarne. Ja rozumiem, pani Nino, że ta pomoc humanitarna, między innymi ta, w którą udzielają się polscy pracownicy Caritasu, to jest ogromna struktura, w której właśnie panują zasady, dlatego że to już nie jest wolontariat, tylko praca. Ale też domyślać się mogę, że muszą być to osoby szczególnie wykwalifikowane, osoby, które są przygotowane fizycznie i psychicznie do takiej pracy, więc zapytam panią, na jakiej zasadzie można zostać takim pracownikiem pomocy humanitarnej? Znaczy, motywacja gra dużą rolę, bo to jest taka praca, no trudna, bo chodzi o pomaganie, więc to motywacja osobista zawsze jest do pomagania, ale z drugiej strony też praca jest bardzo wymagająca. To są, no pamiętam swoje wyjazdy i pracę, to było 18 miesięcy, prawda, w bardzo kontrolowanym środowisku bezpieczeństwa, nie mogłam chodzić do supermarketu na przykład, tak, nie wychodziliśmy na zakupy. Wyjazdy w teren tak zwane, one są bardzo obwarowane nawet takim całym systemem bezpieczeństwa zasadami. Mówimy o zasadzie nie szkodzi, czyli nasza obecność nie może wtórnie powodować ryzyka dla społeczności, dla osób, którym pomagamy, więc jest cała masa tych różnych wytycznych. Praca jest bardzo trudna i chodzi o takie motywacyjne elementy tej pracy, ale też jednak kwalifikacje. Chodzi o finanse, prawda, o zarządzanie projektami. Bardzo często też całe środowisko humanitarne funkcjonuje w ramach różnych projektów i finansowania zewnętrznego, nie tylko takiego finansowania, które na przykład jako Caritas Polska my mamy, ponieważ prowadzimy kampanię też, tak, zbierania środków na różne działania nasze, więc nie zawsze jest to bardzo spontaniczne działanie, bardzo często jest zorganizowane też w ten sposób, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na działania. To też nie jest tak, chyba że każdy właśnie może przyjść z ulicy i powiedzieć, że ja chcę jechać na akcję, tak? Rozumiem, że taką osobę trzeba przygotować. Jak długo trwa szkolenie takiej osoby? To jest kwestia wdrażania, przede wszystkim wdrażania do całego systemu międzynarodowego, zasad, wszystkich regulacji, też wytycznych na miejscu. Caritas Polska, my pracujemy w Konfederacji, to znaczy też, że najczęściej wspieramy się partnerem lokalnym, żeby nie duplikować tych zasobów, które są na miejscu, tylko przekazywać je na działania. Więc bardzo często realizujemy działania z pomocą Caritas lokalnej, narodowej tak zwanej, prawda, lokalnej, która funkcjonuje w danym kraju. To są szkolenia przedwyjazdowe dotyczące różnic. Oczywiście chodzi też o umiejętności językowe, ale doświadczenie jednak w środowisku międzykulturowym. Tempo pracy jest bardzo duże. Od poziomu stresu. Od poziomu stresu.
patrzenia na ludzkie cierpienie, bo to też jest jednak ten element pracy. Praca jest piękna, ale bardzo wymagająca logistycznie, operacyjnie w danym miejscu, ale też emocjonalnie. To zapytam panią, kiedy państwo czujecie satysfakcję ze swojej pracy, bo rozumiem, że te 173 osoby, które zginęły tylko w tym roku, to może człowieka tak po prostu dobijać, prawda? To może gdzieś demotywować, ale domyślam się, że też w waszej pracy jest wiele pięknych chwil. Tak, teraz właśnie też niedawno wróciłam z pogranicza wenezuelsko-kolumbijskiego i mieliśmy spotkanie w miejscowości, gdzie już od 4 lat realizowaliśmy nasze działania i liczba osób, które przynosiły nam takie drobne prezenty, malutkie, uścisków, podziękowań, była tak przeogromna, że jednak warto, no ja często też, to jest kwestia pracy za biurkiem, z Excelami, właśnie z wnioskami projektowymi, ale często też możemy mieć tak, to taki ludzki kontakt. Najczęściej osoby mówią, że w tym momencie najtrudniejszym ja czułam, że to jest akurat tak, to wyciąganie ręki do mnie. I to jest takie odbudowywanie nadziei właśnie w tą ludzkość, to, że ludzie z Polski nas wspierają, że ktoś tam jednak tak przekazał nam pieniądze na to, żebyśmy my mogli jeść z moją rodziną przez miesiąc. I to chodzi też o te ludzkie gesty, więc często ten wyjazd właśnie lokalnie, sprawdzanie też, nie tylko pokazywanie, ale też sprawdzanie, czy to wszystko dzieje się zgodnie z założeniami i że to jest etyczne i że to jest jak najbardziej prawidłowy wybór chociażby tych rodzin do wsparcia, to jest bardzo podbudowujące, że ta praca ma sens, a mówimy o nadziei bardzo często. A ta nadzieja jest nam potrzebna też każdego dnia. Święta Faustyna mówiła, że kiedy czynimy jeden uczynek dobry, choćby dla jednej osoby, to sprawiamy, że świat od razu staje się piękniejszy. Tak, ratowanie świata. Świata mikroświatów, tak zwane, nie? Na mikroświatach pracujemy i to też ma sens i to jest piękne. Nina Macior, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Szanowni Państwo, pomagajmy, wspierajmy właśnie takie organizacje jak Caritas Polska, no bo jak Państwo sami słyszeli, ponad 300 milionów osób potrzebuje pilnie pomocy, więc jeżeli możemy, to oczywiście warto takie organizacje i takie akcje wspierać. Serdecznie dziękujemy Pani Nino. Jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękuję. No i co, Karol dzisiaj już nam się kus pojawił. Już gotował, a teraz będzie śpiewał. Dobrze, nie? On nie gotował, tylko tam armatę Przepraszam, nie, nabijał, no, Karol kus od razu gotowanie. Tak mi się kojarzy, przepraszam, to już tak, tak mechanicznie. On to tam różne będzie rzeczy śpiewał. Robi. Teraz będzie śpiewał? Będzie tak? Śpiewał. Tak będzie mi śpiewał. Mówi moja kobieca intuicja. Zieleni świat za naszym oknem, nieważne kogo dotknął los, chce się żyć. Na tym zakwitniesz ze mną niczym kwiat w ogrodzie, dopóki ciepło dzień w noc razem w nim. Się nie da powtórzyć. Słońce wyjdzie zaraz po burzy. Życia się nie da powtórzyć, nie. Na, na, naj, na, na, naj. Naj, na, na, naj, na, na, naj. Jesienią kiedy spadną wszystkie liście blade, to ona przypomina mi, że mija czas. Zimą zrozumiem, że przemija to, co młode, nieważne ile mamy dziś, ważne to. Hej, to co ma być? Nie da powtórzyć. Słońce wyjdzie zaraz po burzy. Życia się nie da powtórzyć.
dziecku, posłuchaj. I zanim zrobisz krok, pomyśl, dokąd chcesz iść. Istnieje jeszcze coś, co nazywa się dusza. Tej duszy odejść daj, kiedy ona chce żyć. O, chce zobaczyć cel tej podróży. Życia się nie da powtórzyć. Słońce wyjdzie zaraz w poburzy. Życia się nie da powtórzyć. Ja chcę zobaczyć cel tej podróży. Karol się świetnie wpasował akurat po naszej rozmowie o pomocy humanitarnej w ten klimat i z tym nastrojem, z tym utworem. Zdecydowanie tak. Szanowni Państwo, życie się nie da powtórzyć, więc po pierwsze pomagajmy, jeżeli możemy innym, żeby oni też to życie mogli jak najlepiej przeżyć. Ale cieszmy się swoim, cieszmy się małymi chwilami, o tym szczęściu już za chwilę, prawda Mateusz? Tak jest, będziemy rozmawiać z psycholog szczęścia Aleksandrą Ciejek. Ola Ciejek jest z nami. Dzień dobry. I dzisiaj właśnie co, rozmawiamy o tym, czy do szczęścia potrzebni nam są inni. Ilonko, co ty o tym myślisz? Ja powiem tak, kiedy pojawiam się o 4 rano w pracy w telewizji Republika i wiem, że mam poranek, to ja do szczęścia potrzebuję mojego współprowadzącego, między innymi ciebie, Mateusz. Mi jest tak weselej, raźniej, naprawdę bardzo dobrze się czuję i czuję się super szczęśliwa. W życiu prywatnym też potrzebuję ludzi i mam wspaniałych przyjaciół, więc dziękuję Bogu za to. Szanowni Państwo, ja dzisiaj wszedłem do pracy, do redakcji, była godzina 5:05, a Ilonka już tam uśmiechnięta, to od razu chce się żyć i od razu faktycznie jest lepiej. Olu, no a jak powiedz, jak to wygląda właśnie naukowo? Faktycznie, czy my możemy mieć szczęście sami, tylko sami dla siebie, sami ze sobą, czy faktycznie jednak ktoś nam by się przydał do tego szczęścia? Absolutnie, powiedzieliście właściwie we wstępie już to, co jest sensem naszego dzisiejszego spotkania. Tak, do poczucia szczęścia potrzebujemy innych ludzi. Relacje są takim trzecim filarem według Seligmana, który buduje nasz dobrostan, ale tak naprawdę wszyscy psychologowie są zgodni, że relacje, czyli związki po polsku, bo to takie to tłumaczenie tutaj jest troszeczkę inne, są podstawowym czynnikiem naszego dobrostanu. To znaczy bez relacji z innymi ludźmi nie możemy być szczęśliwi. I jeśli komuś się wydaje, że jemu nie są potrzebni inni ludzie, to naprawdę wszystkie badania są prowadzone od 75 lat o tym, jak bardzo wpływ innych osób ma na nasz dobrostan, potwierdzają, że to jest myślenie błędne. Oczywiście każdy z nas jest inny i jedni potrzebują więcej, drudzy mniej, ale te relacje są podstawowe, jeśli chodzi o kluczowe o poczucie naszego dobrostanu. I teraz co rozumie psychologia pod pojęciem relacji czy związków? Nie chodzi tylko o naszą relację romantyczną z drugą osobą, czy też relację intymną. Ona jest jak gdyby najważniejsza, ale absolutnie nie jest jedyną potrzebną do tego, żeby czuć się szczęśliwym. Generalnie, czym więcej relacji na bardzo różnych poziomach, tym czujemy się szczęśliwsi. Czyli nasza rodzina jako ta podstawa naszej relacji, ale bardzo ważne są relacje przyjacielskie, bardzo ważne są relacje koleżeńskie. Bardzo istotne, bardzo podnosi się nasz dobrostan, kiedy czujemy się dobrze i nawiązujemy relacje pozazawodowe w miejscu naszej pracy. Czyli kiedy się po prostu lubimy, od czasu do czasu spotykamy, tak? Zdecydowanie to bardzo podnosi nasz dobrostan. Kolejna rzecz, nasi sąsiedzi. Osoby mieszkające na tej samej ulicy, w tym samym bloku czy w tej samej miejscowości. Nie bójmy się tych relacji, właśnie pogłębiajmy je, spotykajmy się. Oczywiście one nie będą tak głębokie jak z naszymi przyjaciółmi i nie starajmy się, żeby każda poznana osoba była naszym przyjacielem, bo to jest absolutnie nie o to chodzi. Natomiast czym więcej jest tych relacji w naszej parafii, troszkę u nas w Polsce to jest takie nie zawsze, prawda? W mniejszych miejscowościach może lepiej, ale spróbujmy. Często osoby starsze czują się samotne, bo tak już życie się potoczyło, dzieci wyszły z domu, często są to osoby już, które czy owdowiały, czy zostały z jakiegoś innego powodu samotne, szukajmy tych relacji. To zapytam, Olu, w takim razie, a jak często słyszysz, nie, ja tam do szczęścia nie potrzebuję nikogo. Koniec, no tak, kropka. Słyszę i często, kiedy dłużej trwa już nasze spotkanie, to się okazuje, że po prostu coś te osoby blokuje, albo były to złe doświadczenia z dzieciństwa, albo lęk. Ale te relacje są bardzo ważne. Jest takich bardzo wiele punktów, które nam mówią, dlaczego. Dlaczego te relacje są takie ważne, prawda? Bo niby czujemy, ale dlaczego? Po pierwsze, podstawowe miłość, tak? Czyli ta najbliższa relacja, miłość,
miłość, kiedy czujemy się kochani i kiedy sami kochamy, czujemy się szczęśliwsi. Druga rzecz to jest bliskość. Bliskość zarówno ta fizyczna, jak i też ta bliskość emocjonalna, czyli czujemy, że ktoś jest nam bliski, podnosi naszą. Ale kolejna rzecz bardzo ważna, poczucie bezpieczeństwa. Kiedy jesteśmy w rodzinie, kiedy czujemy, że ta rodzina jest naszą siłą, kiedy możemy liczyć na innych, to wiadomo, że mniej się boimy, prawda? Poczucie naszego bezpieczeństwa wzrasta, bo wiemy, że kiedy coś by się działo, ktoś nam pomoże. Kolejna rzecz bardzo ważna, to jest przynależność do grupy. Bardzo często wydaje nam się, nie, ja nie potrzebuję, ja nie chcę. No wszystkie badania mówią, że człowiek jest taką istotą, która lubi być w grupie. I to zarówno tej takiej bardzo bliskiej, czyli właśnie rodzina, genetyczna nasza grupa, tak? Taka najbardziej podstawowa, ale właśnie przynależność do jakiejś grupy. Czasami jest to grupa przyjaciół, czasami wspólnego na przykład sportu, który wykonujemy. Są biegacze, prawda? Są ludzie, którzy grają w jakieś gry planszowe. Jest na przykład wspólnota parafialna, prawda? Która dla wielu ludzi też ma ogromne znaczenie, bo czujemy się w grupie. Kolejna bardzo ważna rzecz, dlaczego inni ludzie są nam potrzebni. To jest takie naturalne ćwiczenie wdzięczności. Czyli ktoś do nas dzwoni, prawda, że są twoje urodziny, są twoje imieniny, jest jakieś spotkanie, jest czujemy wdzięczność. Oczywiście, też. To jest taka naturalna, nie musimy nad tym pracować. Czasami się nam zaskakujemy, o kurczę, to ta osoba pamiętała. Pamiętałeś, prawda? Albo nie wiem, ktoś przyniósł ci twój kawałek ulubionego ciasta, bo wie, że lubisz szarlotkę. Jesteś wdzięczny, to jest naturalne, to jest technika w poprawianiu dobrostanu. Proszę, a propos osób starszych, da się czasami zauważyć, że osoby starsze, czy w sklepie, przy kasie, lubią sobie właśnie urządzać. My się czasami denerwujemy, bo się śpieszymy, chcemy jak najszybciej wyjść z tego sklepu. One chcą pogadać, prawda? A te osoby często zagadują nas samych, prawda? Czy panie w kasie i tak dalej. Bo to jest bardzo, bardzo nam po prostu potrzebne. I nawet jeśli nie rozumiemy tego świadomie, to czujemy się dobrze. Bądźmy dlaczego? Dlatego, że na przykład relacja z drugim człowiekiem również obniża poziom stresu. Zobaczcie, czasami problemy, z którymi się borykamy, w naszej głowie urastają do ogromnych problemów. Jestem samotna, nikomu niepotrzebna. Nagle ktoś patrzy z boku i mówi, nie, możesz pomóc. Słuchaj, tu, nie wiem, w parafii, na naszej ulicy, w naszym bloku jest potrzebny, nie wiem, tej dziewczynie, żeby zająć się przez chwilę dzieckiem, komuś tam, żeby przynieść zakupy. Zależy, w jakim jesteśmy wieku, w jakiej sytuacji, tak? Właśnie dlatego to jest takie istotne, że też obecność innych osób w naszym życiu powoduje, że my możemy czynić dobro. Czynienie dobra jest jedną również z podstaw poczucia bycia szczęśliwym. No i co bardzo ważne, brak ludzi jest naprawdę degradujący dla naszego zdrowia. To pokazał COVID-19. Brak relacji jest pierwszym etapem do depresji. Czy zgodzisz I te badania się? Są absolutnie bezapelacyjne. Tak? To znaczy nie ma cienia wątpliwości, że brak relacji z drugim człowiekiem jest wstępem do depresji, do stanów lękowych. Obniża się poziom nasz intelektualny na przykład. Przytulanie. Powiedzmy coś o przytulaniu. No właśnie powiedziałam w pierwszym zdaniu, że przytulanie, miłość podnosi się naszą. Do siebie. Dlatego to jest bardzo ważne. Wzrasta poczucie naszej samooceny również, bo ktoś nas komplementuje, mamy przyjaciół, mamy znajomych, mówi, słuchaj, no świetnie gotujesz, no może coś tam w innych sprawach, nie, ale tu, więc nasz poziom szczęścia natychmiast się podnosi, także budujmy te relacje i nie bójmy się, bo czasami jest w nas coś takiego, że kogoś... Nie zamykajmy się, bo naprawdę to jest fatalne. Czym więcej tych naszych relacji, tym lepiej. Lepiej my się czujemy i inni czują się z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Aleksandra Ciejek, psycholog szczęścia, cykl Na Szczęście. Dzięki śliczne. Dziękuję bardzo. Żylico, budujemy relacje, przytulamy się i ogólnie bądźmy mili dla innych. My tutaj, szanowni państwo, mamy bardzo dobre relacje. Bardzo dobre relacje mamy też oczywiście z Piotrem Kieragą, który dziś prowadzi serwis. Pytanie, jakie tak, relacje... Tak, wysyłamy dużo, dużo miłości do drugiego studia. Piotrze, jakie relacje masz ze swoim wydawcą na przykład? Powiedz. Dziękuję bardzo. Jakie relacje ze swoim wydawcą? A więc mam relacje profesjonalne, właściwe, odpowiednie do stanowiska i wieku. A teraz przechodzimy do informacji. Zaczynamy od tony śniętych ryb w jeziorze Dzierżno Duże, w Kłodnicy i w kanale Gliwickim na Śląsku. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i premier milczą w tej sprawie. Co ciekawe, rok temu podczas podobnych wydarzeń na Odrze organizowano kilka konferencji dziennie, aby krytykować rządzących i obwiniać za sytuację na Odrze. Kanał Gliwicki i połączone z nim jezioro Dzierżno Duże. W sumie od początku akcji wyciągnięto ponad 105 ton martwych zwierząt. Wędkarze i wolontariusze próbują uratować akwen na własną rękę. Gro roboty właśnie wykonali wędkarze, wykonali po prostu wolontariusze, nie tylko wędkarze, bo w ogóle miłośnicy przyrody i tego akwenu. Dziś na miejscu katastrofy ekologicznej była minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
Katastrofa na Odrze i w jeziorze Dzierżno-Duże jest trudna, ale pod kontrolą, czyli nie rozprzestrzenia się. Dlatego od rana wraz z Urszulą Zielińską rozmawiam o konkretnych działaniach na miejscu. Pracujemy po pierwsze, aby ognisko złotej algi nie przedostało się do nurtu Odry. Po drugie, minimalizujemy straty na Dzierżnie Dużym. Nie wszystkich jednak to przekonuje. Sobie kompletnie nie radzą. Oni oczywiście próbują zaklinać rzeczywistość, mówiąc, że zbierają się w zespołach, że dyskutują, że eksperymentują nawet, ale efektów nie widać. Wszystkiemu winna jest złota alga. To glon, który uwalnia toksyczną dla ryb i skorupiaków substancję. Podobna sytuacja miała miejsce w 2022 roku. Wówczas politycy, dziś związani z obozem władzy, atakowali Prawo i Sprawiedliwość. Woda z Odry będzie wkrótce przypominać toksyczny koktajl złożony z bakterii. Witold Zębaczyński odmówił nam komentarza w tej sprawie. Zasłonił się brakiem czasu. Do tematu katastrofy ekologicznej odniósł się w programie gość dzisiaj europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Jego zdaniem premier milczy w tej sprawie, bo nie chce się kompromitować. Sytuacja jest poważna, problem narasta. Widać, że w tym roku władza nie podejmuje żadnych działań. A nie robicie 6 konferencji, na których atakujecie Platformę? My w sytuacji, kiedy była oczywiście mniejsza, jeśli chodzi o skutki, kryzysowa sytuacja, wykorzystywaliśmy WOT, wykorzystywaliśmy straż pożarną, było napowietrzanie wody. No, podjętych zostało szereg działań, które miały... O tym, co się wydarzyło w 2022 W tym drugim roku, tak. Na tyle, na ile można było, żeby poprawić sytuację. Ale oni tutaj, nie tych działań. W tutaj ogóle nie te działania tego, nie są podjęte i widać w tym jakby bezradność, czy brak zainteresowania, a na pewno brak skuteczności obecnej władzy. Premier Tusk dlaczego milczy? No, odpowiedź jest bardzo prosta. No, nie chce się kompromitować. Ten gorący kartofel wrzuca minister odpowiedzialny za środowisko. A przypomnijmy, co Donald Tusk w 2022 roku robił. Donald Tusk grzmiał, że śmierdzi w całej Polsce, bo przecież to jest wina PiS-u, bo mamy właśnie dziesiątki ton śniętych ryb i najprawdopodobniej rtęć. Wiceminister aktywów państwowych, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki w ubiegłym roku stał się właścicielem dwóch mieszkań o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Jednak z jego oświadczeń majątkowych wynika, że gdyby nabył je po deklarowanej wartości, zabrakłoby mu niemal 330 tysięcy. Sprawę ujawnił Piotr Nisztor w najnowszym odcinku Ściśle Jawne. Spójrzmy, jakimi środkami Kropiwnicki dysponował w 2023 roku. Zarobki plus kredyt zaciągnięty w Santanderze daje kwotę dokładnie 459 tysięcy złotych. Od tego należy odjąć koszty kredytów, które w 2023 roku, oczywiście opierając się o oświadczenia majątkowe, wyniosły ponad 14 tysięcy złotych. Kropiwnicki więc, licząc już w sumie, dysponował kwotą blisko 445 tysięcy złotych. Z tego udało mu się zaoszczędzić 62 tysiące złotych, więc po odjęciu tej kwoty zostaje blisko 383 tysiące złotych. Jak już wcześniej Państwu mówiłem, Robert Kropiwnicki kupił w ubiegłym roku dwa mieszkania, których łączna wartość zadeklarowana w oświadczeniu majątkowym przez niego to 712 tysięcy złotych. Załóżmy, że Robert Kropiwnicki przeznaczył całą kwotę, jaką zarobił, na zakup tych mieszkań. No cóż, to jeśli tak zrobimy, to okaże się, że brakuje ponad 329 tysięcy złotych. Jakie opcje są możliwe? Albo skądś wiceminister aktywów miał ponad 329 tysięcy złotych, albo ktoś sprzedał mu mieszkania po zaniżonej o ponad 329 tysięcy złotych wartości. Albo może po prostu zawyżył wartość nabytych w ubiegłym roku lokali. Nieoficjalnie dotarły do nas informacje, że być może te brakujące środki pochodziły ze spadku, który wiceminister aktywów państwowych otrzymał, ale szczegółów brak, no, tak samo jak brak tego wyjaśnienia w jego oświadczeniu majątkowym. Jednak wątpliwości budzi nie tylko kwestia posiadanego przez Roberta Kropiwnickiego majątku, ale również to, że ma udziały w spółkach działających w branży nieruchomościowej. Dlaczego budzi to wątpliwości? A z bardzo prostego powodu, bo jako wiceminister aktywów państwowych nadzoruje podmioty działające dokładnie w tym nieruchomościowym sektorze.
Na koniec jeszcze historyczny sukces polskiej kolarki. Katarzyna Niewiadoma wygrała kobiecy Tour de France. Polka dojechała na metę na czwartym miejscu, ale obroniła przewagę w klasyfikacji generalnej i przypieczętowała triumf w całym wyścigu. To największy sukces w jej karierze oraz w historii kobiecego kolarstwa w Polsce. Najtrudniejszy etap tegorocznego Tour de France wygrała Demi Vollering, a w generalce do Polki straciła 4 sekundy. I to wszystko w tym serwisie. Ilono, Mateusz, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. Ja próbuję odgonić pszczołę, przepraszam. To jest pszczoła. Ale pszczółka to dobre stworzenie, to uważaj, żeby tam gdzieś, może, wiesz, jej przypadkiem nie uderzyć, nie? No. Dobra, już chyba nie. Może jak tak machasz tymi rękami, to ktoś by ci zrobił zdjęcie na przykład i mogłoby z tego ładne zdjęcie być, takie artystyczne, bo no dzisiaj, właśnie, szanowni bo teraz państwo, dzień fotografii, będziemy więc tak, będziemy rozmawiać o zdjęciach, o fotografiach. Z nami Tomasz Tołoczko. Dzień dobry. Fotograf. Panie Tomku, proszę powiedzieć, no bo dzisiaj teoretycznie każdy ma ten telefon. Czy tak każdy już z nas, można powiedzieć, że trochę tym fotografem jest, czy to jednak trzeba mieć trochę szkoły? Myślę, że szkoła jest w porządku, ale to, że każdy ma telefon, bardzo pokazuje, że każdy ma jakiś pierwiastek fotografa w sobie i wiele osób to odkrywa właśnie przez telefon. Także niekoniecznie to jest coś złego, bo dużo osób bardzo ciekawych zdjęć robi telefonami i widać, że niektórzy po prostu mają taki zmysł do kompozycji czy do uchwycenia momentu i to gdzieś z nich wychodzi przy okazji fotografowania telefonami, czego wcześniej może sami o sobie nawet nie wiedzieli. A czy pan potrafi rozpoznać, które zdjęcie jest zrobione aparatem fotograficznym, a które telefonem? To zależy oczywiście od wielu rzeczy. Zależy, jakiego rodzaju zdjęcie i czasami jest to bardzo, bardzo trudne. Przeważnie tak, ale muszę przyznać, że dzisiaj już te aparaty w telefonach są na takim poziomie, że często jest bardzo ciężko. Czy jest przepis na idealne zdjęcie? Myślę, że zależy od tematu. Na pewno takich przepisów jest wiele, od kompozycji po kolor i różnego rodzaju sytuacje. Zależy, co dokumentujemy, czy fotografujemy. Wiadomo, że osoby, które biorą udział w różnych konkursach, to zawsze tam są jakieś ramy, w które jest warto się dopasować i wtedy takie idealne zdjęcia powstają. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, ja najbardziej lubię zdjęcia nieidealne. Im bardziej jest nieidealne i bym powiedział obnażające prawdę o nas jako ludziach i o tym, co nas otacza, tym to zdjęcie jest ciekawsze. No właśnie, co mam na myśli, mówiąc nieidealne, czyli że to nie jest takie pozowane zdjęcie, tak? Nie jest udawane, tylko że to jest zdjęcie takiego świata rzeczywistego, tak? No, przede wszystkim na przykład ja robię zdjęcia ślubne, między innymi, i to jest trudny temat. Zdjęcia ślubne właśnie, powiedzmy, na ogół powinny się kojarzyć z tymi zdjęciami właśnie idealnymi, gdzie wszyscy idealnie wyglądają i gdzie wszystko jest uporządkowane i piękne. No, szczególnie panna młoda. Jak panna młoda na zdjęciu ślubnym źle wyjdzie, przerabiałam to miesiące temu, więc... Ale Ilonko, ty na pewno wyglądasz idealnie na zdjęciu, prawda? Starałam się, chociaż jak to baba, do czegoś się mogę doczepić. No ja, żeby odnaleźć jakąś radość w robieniu tych zdjęć, najbardziej lubię te momenty, w których łączy się świat ten z przygotowań, czyli ten, kiedy jeszcze nie jesteśmy przygotowani do ślubu, ale już jesteśmy w jakiejś takiej tranzycji, gdzie ludzie z tego codziennego swojego anturażu przygotowują się do sytuacji, w której mają wyglądać pięknie i wszystko, co jest pomiędzy, czyli jakieś tam kapcie, które mają jeszcze na przykład na sobie, czy w momencie, kiedy pan młody na przykład ma jeszcze dżinsy założone, ale u góry jest już koszula, wszystkie te elementy, no, zawsze bardzo, bardzo mnie cieszą i to są takie momenty, które ja lubię chwytać na zdjęciach. Właśnie pokazujemy pana zdjęcia na antenie. O, tutaj, bo pan też się fotografią sportową zajmuje, prawda? Ciężko w sporcie takie emocje, właśnie to, co jest kluczowe. O, proszę zobaczyć, tutaj 2 metry, 3 metry nad ziemią. Pan na BMX-ie, ciężko takie to momenty złapać? To może też wyjdźmy z tego, że obraz, że siła obrazu na zdjęciu potrafi też
tak wiele powiedzieć. Zdjęcie może do nas mówić, prawda? Tak, jak najbardziej. I łącząc gdzieś te dwa pytania razem, jeśli chodzi o ciężkość, no tak, ja w ogóle wychodzę z fotografii sportowej, bo fotografią zainteresowałem się, robiąc zdjęcia kolegów na deskorolce i po prostu chodziło o to, żeby gdzieś tam uchwycić moment. Jeżeli chodzi w ogóle o sport, o trudność momentu i o tą kompozycję, przede wszystkim zauważyłem, że no im lepiej znamy ten sport, im więcej wiemy o tym sporcie, o całej kulturze i o tym, na czym zależy osobom, które fotografujemy i na czym zależy nam, wtedy wychodzą najlepsze zdjęcia, to znaczy trzeba połączyć ten zmysł fotograficzny, kompozycyjny i kolorystyczny razem z tym, co dany sport przedstawia, tak żeby uchwycić esencję tego sportu i wtedy te zdjęcia wychodzą najlepsze. To ja muszę zapytać, bo ja jestem kobietą, więc ja wiem, że my potrafimy czasami być takie wymagające razy 100. Co pan mówi tym paniom, które mówią, to zdjęcie trzeba wyretuszować? No i jest pierwszy retusz, później drugi, później trzeci. I nagle te zmarszczki, które jednak są, bo już czas leci, prawda, nagle ich nie ma. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Kiedy można powiedzieć stop w tym retuszu? Oczywiście to jest rzecz bardzo indywidualna. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie retuszuję zdjęć, co nie znaczy, że nie robię zdjęć retuszowanych. Czasami się zdarza, że robię zdjęcia biznesowe i wtedy rzeczywiście no, osoby portretowane na zdjęciach życzą sobie retusz i wtedy ja po prostu taki retusz zamawiam. No i znowu bym powiedział, że tutaj ta pałeczka jest po stronie klienta, bo jeżeli chodzi o mnie, ja staram się dostrzegać piękno w ludziach takimi, jacy są. I to, że mają jakąś zmarszczkę, czy jakieś właśnie nierówności, czy coś jest właśnie nieidealne w tej urodzie, to jest coś, co mnie pociąga i ja uważam, że to jest piękne i to, że się różnimy, jest bardzo piękne. A propos zdjęć biznesowych, jakie są wymagania zazwyczaj? Przede wszystkim wiadomo, te zdjęcia będą w make-upie, będą miały odpowiednie oświetlenie, tak żeby twarz wyglądała jak najkorzystniej, tak żeby sylwetka wyglądała jak najkorzystniej. Przy okazji tych zdjęć najwięcej pracujemy nad tym, jak osoba stoi i jak pozuje. Zawsze szukamy właśnie takiego... A czy to może być taka koszula, jaką ma dzisiaj Mateusz w kwiaty? Czy to jest biznesowa? No, to bym powiedział, że to jest bardziej taki biznes casual. Co jakkolwiek jest też na to zapotrzebowanie, coraz częściej chcemy się przedstawiać właśnie w takich w bardziej naturalny sposób, a jednocześnie jakoś tam elegancko. Na pewno nie polecałbym kratki małej czy małych bardzo wzorków, ale tutaj myślę, że przeszło. Mówi pan o tym, że robi pan takie zdjęcia, które nie są idealne, które są bardzo rzeczywiste. Robi pan też zdjęcia powstańcom. Mhm. I to chyba są zdjęcia, które są bardzo rzeczywiste i po bardzo prostu realne. Tak, no powiedziałbym, że to w ogóle ze wszystkich zdjęć, które robię, mam wrażenie, że te mają największą wagę. Najbardziej się zapiszą do historii i są takie najważniejsze też dla mnie osobiście. Tu przede wszystkim coś niesamowitego dla mnie to jest relacja, która się nawiązuje między tymi powstańcami. No to się zaczęło od 75. rocznicy obchodu Powstania Warszawskiego. Wtedy robiłem takie zdjęcia po raz pierwszy. Miałem za zadanie udokumentować po prostu jak najwięcej powstańców, którzy jeszcze przychodzą brać udział w obchodach. Potem nawiązała się współpraca z Fundacją Bohaterion, więc coraz częściej się z tymi powstańcami spotykałem. Dziś mogę otwarcie powiedzieć, że jedna z pań nawet mnie adoptowała na swojego wnuczka, więc to jest super. No i tutaj się dużo rzeczy łączy, to znaczy w zdjęciach staram się opowiedzieć ich historię i często te zdjęcia, które im robię, no nie skupiają się wyłącznie na twarzy na przykład, tylko pokazuję ich ręce, blizny, czy ogólnie ten proces też staram się pokazać wiek, bo większość z nich no już jest grubo po 90, więc to jest niesamowite, a nadal nawet nie wyglądają na te 90.
90 lat. A to dopytam w takim razie, czy ci powstańcy są cierpliwi, czy oni nie muszą pozować, bo to tak chyba, tak mi się wydaje, że na przykład mężczyźni nie lubią pozować, męczą się szybko. Tak. A z powstańcami to tak jest, że chyba łapiemy chwilę, prawda? Zdecydowanie tutaj jest coś, co bym powiedział jest moim takim osobistym atutem, to znaczy ja się dużo uśmiecham i zawsze podchodzę z taką radością do osób, które fotografuję i też zawsze z wdzięcznością, jeżeli mogę kogoś udokumentować, szczególnie takie osoby, które mają taką przeszłość, więc nie ukrywam, że to bardzo pomaga w ogóle w nawiązaniu relacji i wtedy o tę cierpliwość jest zdecydowanie łatwiej. Szanowni Państwo, bądźmy cierpliwi, jak Pan fotograf ustawia, to my się ustawiajmy, uśmiechajmy się, żeby na tym zdjęciu wyjść ładnie. No oczywiście fotograf zadbał o to, żeby jak najładniej faktycznie na tym zdjęciu wyjść. Tomasz Czego Panu życzyć na koniec tej rozmowy z okazji Waszego święta? Dużo udanych kadr. Oczywiście. To takich życzymy. Dużo udanych kadrów. Dziękujemy bardzo Dziękuję za spotkanie. Bardzo. A już za chwilę? A już za chwilę Natalia Rzeźniczak. Przeniesiemy się raz jeszcze do Golubia Dobrzynia, do naszego wspaniałego zamku. Wspomnimy troszeczkę ten weekend i chyba Natalia z jakimiś tam rycerzami będzie robić rozmowę. Ciekawe, że też będzie z nimi do zdjęcia pozować. Aby do nas wróciła ta Natalka. Ona jest tak piękna, że myślę, że ci rycerze za chwilę będą chcieli nam ją zabrać. Nie oddamy. Zaglądamy do Osady Rycerskiej, gdzie trwają przygotowania przed wielką rekonstrukcją i już Państwu przedstawiam moich wspaniałych gości, którzy wyglądają przepięknie. Skąd Państwo jesteście? Dzień dobry. Dzień dobry. Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego. Ale ja już się dowiedziałam, że tutaj nie wszyscy są z jednego miejsca. Tutaj jest jeden wielki miszmasz. Pana Tomasza już Państwo poznali wczoraj, więc tutaj ja zaglądam. Kogo tutaj mamy? Skąd jesteście? Skąd przyjechaliście? Wolna Kompania Najemna Poznań. A tutaj mamy Elbląg, prawda? Tak jest, Elbląskie Bractwo Historyczne. Słuchajcie, wyglądacie cudownie, przygotowujecie się do wielkiej rekonstrukcji. Jakie role będziecie pełnić? Ja walczę jako lekkozbrojny. Jeszcze nie wiem, po której stronie, ale prawdopodobnie po stronie krzyżackiej. No to będzie poważnie. A tutaj pani? Ja również jako lekkozbrojny, również po stronie krzyżackiej. No jestem w stroju brata. Sarianta, w związku z tym też po stronie krzyżackiej, tylko jeszcze nie wiem, czy lekko, czy może czarnoprochowo. A pan Tomasz, czy pan Tomasz już wszystko wie? To też dla mnie jest zagadka, co organizatorzy przygotowali, więc albo będę Polakiem, albo jeżeli przyjdzie taka konieczność, to przebiorę się szybciutko i będę rycerzem krzyżackim. No my już tutaj wiemy, że to jest sprawka żony. Tak, prawda? To moja kochana żona, która wspaniale szyje i pozdrawiam cię, Basieńka. My również panią Basię pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja jeszcze tutaj z powrotem przechodzę i chciałabym panią zapytać, skąd pasja do właśnie takich wydarzeń historycznych, do rekonstrukcji? Dlaczego pani tutaj jest? Skąd takie hobby? Takie hobby od właściwie dziecka się interesuje historią i bardzo mnie ciekawiła ta druga strona, nie tylko ta książkowa strona, ale również to, co się działo naprawdę, tak? Bo wiecie, no można sobie porzucać w książce, ale to nie jest to samo. Jak się ubierzesz w strój, który jest, że tak powiem, z naturalnych tkanin, tak? Koleżanka mi na przykład wyszyła takie jałmużniczki piękne i cudowne. Jestem na przykład, mam koty w domu, więc tu jest kot piękny, wyhaftowany. Chciałam po prostu poczuć to, jak to jest od tej drugiej strony, kiedy jest się naprawdę w tym. Staramy się zachować wszystko tak, jak było dawniej. Nie mamy tu żadnego prądu, mamy jakieś tam tylko świecze. Na przykład lampeczkę mamy, tak? Lampeczkę. Naczynia są gliniane, drewniane. W sztuczce też mamy drewniane, a też zdarzają się metalowe. Ale chcemy po prostu poczuć się, jak to było naprawdę. Być w tym czasie. Tak? Centrum wydarzeń. Tak, tu i teraz. Piękne kolorowe średniowiecze. Panie Tomaszu, czy te rekonstrukcje, te wasze spotkania, czy to jest idealna okazja do zawierania przyjaźni? Czy jesteście taką jedną wielką rodziną, bo tu mamy ludzi z całej Polski? Czy zgodzi się pan z tym? Pojęcie jednej wielkiej rodziny bywa czasami dwuznaczne, ale w naszym wypadku jesteśmy naprawdę jedną wielką rekonstrukcyjną rodziną. Nawet jeżeli się poznajemy jednego dnia, drugiego dnia jesteśmy już przyjaciółmi. Bo ta rekonstrukcja, ta historia naprawdę genialnie ludzi łączy. Jest to fantastyczny sposób spędzenia wolnego czasu.
my będziemy się temu przyglądać i przyglądamy się przez cały czas. Ja jeszcze muszę zapytać o przygotowania. Jak się państwo przygotowują do rekonstrukcji, do tych wszystkich wydarzeń, które mają tutaj miejsce? Przede wszystkim szykujemy stroje, żeby były, że tak powiem, odświeżone po każdym tak spotkaniu. Zakupujemy nowy sprzęt, nowe ubiory, nowe wyposażenie swojego, że tak powiem, namiotu, bo chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej zgodne z, że tak powiem, z rysem historycznym. Bo wygląda to pięknie, a panowie na pewno jakoś do walki też się muszą przygotować, prawda? Tak naprawdę przygotowania trwają rok wcześniej już, bo trzeba i poćwiczyć troszeczkę, żeby była kondycja i żeby były umiejętności, tak żeby sobie nie zrobić krzywdy i nie dać sobie pozwolić zrobić krzywdy. To bywa różnie podczas takiej inscenizacji, ale tak rzeczywiście, to jest pasja, która nawet w tym sezonie martwych, gdzieś na etapie grudzień, styczeń, wymaga jednak poświęcenia czasu, sił, środków. Ale jak jest pasja, jak jest miłość do tego, co się robi, to myślę, że warto i warto jest tutaj być i warto temu się przyglądać. My się państwu będziemy przyglądać. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, no i wszystkich zachęcamy do przyjazdu. Zamek Golubski na państwa czeka. Za rok kolejny turniej. Miejmy nadzieję. Będzie kolejny turniej za rok. Ja też z rycerzami w Golubiu dobrze nie rozmawiałem i oni też mi to obiecali, że za rok znowu tam się będą tu ze sobą. Kciuki, prawda? Więc na pewno turniej będzie. Ale a propos rywalizacji, to my teraz do tej sportowej rywalizacji przejdziemy, do rywalizacji piłkarskiej, bo z nami pan Hubert Pisarek, trener rocznika 2009 w Polonii Warszawa. Dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co zrobić, żeby wychować dobrego piłkarza? Bo my tak o tej reprezentacji... Przede wszystkim odciągnąć dziecko od komputera i zaprosić na trening piłki nożnej. No jeśli chodzi o pierwsze pytanie, pierwszą część tak naprawdę, no jest to ciężkie w porównaniu do zeszłych czasów, tak? Gdzie ja siedziałem 8 godzin na boisku i moi rówieśnicy tak naprawdę. I dla nas trening w akademii, tak jak ja trenowałem kiedyś w Polonii Warszawa, no to był dla nas dodatkiem. A teraz tak naprawdę u nich półtorej godziny treningu to jest jako główna część. Może co niektórzy robią coś indywidualnie, ale to jest i tak bardzo mały zalążek, bo jednak nie było kiedyś czegoś takiego, gdzie były boiska sztuczne, bo też pamiętam, były boiska na Warszawie, gdzie był piach po prostu i się grało. Widzimy właśnie stadion Polonii Warszawa. Tak. No nawet kiedyś właśnie boczne boisko Polonii to nie było sztuczne, tak jak teraz, tylko właśnie też tak samo był piach. I się grało. Grał, tak. I to sprawiało największą radość. Tylko no my kiedyś tak naprawdę mieliśmy przeświadczenie, że my musimy sobie to wywalczyć, a dzieciaki w dzisiejszych czasach niestety jest problem taki, że bardziej wszystko dostają, tak? No właśnie, panie Hubercie, bo za chwilę kończą się wakacje, zaczyna się rok szkolny. Kiedy zaczyna się rok szkolny, to zazwyczaj te dzieciaki, rodzice się zastanawiają, no dobrze, no to co ty chcesz, Tomuś, albo co ty chcesz, Zosiu, robić dodatkowo? Jak chcesz spędzać czas ten po szkole? Jak ty chcesz funkcjonować, rozwijać jakie umiejętności i pasje? No i ktoś wpada na pomysł, to może, o, rodzic wpada na pomysł, to może piłka nożna, treningi. No i zapisane, to dziecko się zapisuje, pierwszy trening, drugi. Jak też tak zachęcić, jak uszczepić miłość do takiego sportu, do piłki nożnej, ale też do tego sportowego wychowania? Ciężkie pytanie. Bardziej myślę, że zaczyna się od tego wychowania fizycznego w szkole po prostu, tak? Bo kiedyś u mnie na 30 osób wszyscy tak naprawdę ćwiczyły i trenowały. Teraz większość szuka sobie jakichś tam zwolnień i tak dalej, bo nie chce ćwiczyć, bo wiadomo, bo tu się spoci, bo później trzeba siedzieć na lekcjach i tak dalej. Też są takie małe jakby aspekty. Dlatego jest to bardzo ciężki temat, tym bardziej właśnie oderwać od jakichś tych technologii, co jest niestety zabójstwem. No, ja uważam, że też bardzo bym chciał się pozbyć, tylko no, my niestety tak funkcjonujemy w dzisiejszych czasach, że jest telefon, smartfon, laptop i tak dalej, bo wszystko jest na tej technologii, elektronice. A kiedyś czegoś takiego nie było. No, każdy wiedział, gdzie będzie tak naprawdę reszta przyjaciół. No,
o godzinie 8, tak, wszyscy spotykali się na boisku, a teraz to tak naprawdę oni siedzą i spotykają się, ale online i to jest przykre, tak? Więc to jest mega, mega ciężkie. No tak, a przecież mnie to mama musiała ściągać z tego podwórka, z boiska, żebym ja w końcu dokładnie do tego domu przyszedł. Brać za koszulkę, tak, tak i do domu, Mateusz. Dokładnie. A potem było tylko mama, rzuć picie z balkonu i idziemy grać dalej. Mimo wszystko jeszcze siedział do tej 22 i mama dokładnie wiedziała zawsze, gdzie się jest. Wracał się do tej 22, wstawało znowu o 7, o 8 było się na boisku, tak? Ale mimo wszystko dzieciaki przychodzą jednak na treningi. Pan trenuje dzieci. Rocznik 2009, prawda? Tak, dokładnie. Co jest najważniejsze w kształtowaniu też charakteru młodego zawodnika? Myślę, że tutaj duża kwestia, jeśli chodzi o kształtowanie charakteru, to indywidualne podejście też do zawodników. Bo wiadomo, wszyscy ludzie są różni tak naprawdę. Jeden będzie zawodnik wybuchowy, drugi będzie za spokojny i myślę, że zaczynając od takiej rywalizacji, nawet jakichś takich przykładowych wyścigów rzędów na treningu, czy coś w tym stylu, nawet kółko i krzyżyk, no zawsze ktoś chce wygrać. I to musi być takie zastrzyknięte od małego, że troszeczkę rywalizacji i tego chęć wygrywania, no bo inaczej ciężko jest jakkolwiek być dalej, że tak powiem, zaangażowany w trenowanie i w sport. Ze względu na to, że jeśli człowiek nie ma z tego nic, no to jest ciężko, tak? No jest wiele przykładów młodych zawodników na bardzo wysokim poziomie. I widać, że oni po prostu mają cel jeden od małego, czyli grać piłkę na najwyższym poziomie i jak najwięcej z siebie dać. I to jest jakby bardzo mało spotykane, ale to jest jakby mentalność każdego z nas, człowieka tak naprawdę. No a w tym przypadku tych młodych zawodników, gdzie ja uwielbiam z nimi pracować, bo jest to przyjemność, nawet nie patrzę na bardziej na wyniki, tylko na ich rozwój. Jeśli ktoś za jakieś tam 5-10 lat będzie grał na poziomie chociażby drugiej czy pierwszej ligi, no to ja będę bardzo szczęśliwy, tak? No właśnie, żeby ktoś mógł grać na poziomie pierwszej, drugiej czy nawet trzeciej ligi, to kiedy on powinien zacząć trening i kiedy rodzic powinien przeprowadzić dziecko właśnie do szkółki piłkarskiej? Prawda jest taka, że jak najszybciej. My w Polonii już mamy roczniki naborowe 2.18, 2.17, więc tak naprawdę 5-6 lat. Tak, dokładnie. No my już w wieku 5-6 lat staramy się to jakby przekazywać i nakręcać, że tak powiem, tą spiralę tego, żeby oni cały czas chcieli i trenowali, a też, no mówię, no jest ciężko, no bo wiadomo, technologia wygrywa, wszyscy uważają, że wszystko dostałem, że tak powiem, bezpośrednio do ręki, a nie muszą o to walczyć i jest to pewien problem, ale w wieku, ja zaczynałem 6 lat, skończyłem troszeczkę wcześniej niestety przez pewne problemy zdrowotne, ale myślę, że im wcześniej, tym lepiej na pewno, tak? Bo im dłuższe, że tak powiem, doświadczenie w piłce i tak naprawdę od samego dzieciaka człowiek się uczy, to jest całkowicie inaczej niż miałby przyjść w wieku 13 lat. A jak ważne jest zaangażowanie rodziców w trenowanie młodzieży i dzieci? To jest bardzo ciekawy temat, bo też przerabiałem, że tak powiem, u siebie w roczniku tak naprawdę. To ma być jakby zaangażowanie takie ważne, ale znikome może w ten sposób, czyli wspierać cały czas, pomagać jakkolwiek, żeby to dziecko jakoś tam nie straciło tej pasji, wiadomo, ale jest bardzo dużo też rodziców, którzy są, że tak powiem, nad wyraz bardziej ambitni niż dzieci, bo to jest bardzo duży problem. Czyli ta presja rodzicielska, tak? Dlaczego nie strzeliłeś tego gola, to źle zrobiłeś? Aha, czyli tata dokładnie staje się czasami lepszym trenerem, takim chce być właśnie ważniejszy i lepszy od trenera, tak, na boisku. Tak, no to jest problem, bo dziecko, kiedy jest mecz i jest trener, jest rodzic, dziecko nie wie, kogo ma słuchać po prostu. Bo tu słyszę od taty, tutaj słyszę od trenera i ciężko jest, no bo wiadomo, no to mój tata, to jest mój niby autorytet, to jest trener. I nie wie po prostu później samo dziecko, czy podejmuje dobrze decyzję. A tak? Często widzi się takie filmiki gdzieś tam w internecie, że są te rozgrywki tych dzieciaczków 7, 8, 9 lat i tam na trybunach, że się tak wyrażę, te emocje wśród rodziców po prostu jakby to był finał Ligi Mistrzów. I tak. To chyba nie jest do końca zdrowe. Syn mój gra, to no wiesz. Tak, ale widziałem taki film, gdzie tam dzieciak chciał strzelić gola i bramkarz, który był oczywiście też w wieku 7-8 lat, jakoś tak sobie nie radził, to ojciec wziął i go popchnął, żeby on tą piłkę... Tak, widziałem ten filmik, faktycznie, tak, no to jest coś... Często pan ma do czynienia z takim czymś właśnie, że rodzice tak bardzo są jakby zaangażowani w ten mecz, że no troszeczkę z tymi emocjami przesadzają? Znaczy w pewnym momencie tak miałem, faktycznie, że było jakby dużo zaangażowania rodziców.
No ale to ważna jest nasza rola, czyli jako trenerów, po prostu jak do tego podejść i jak szybko to, że tak powiem, sobie ustawić. Czyli trzeba zdyscyplinować czasami też i tatę lub mamę. Tak, no to jest też ważna rzecz, ze względu na to, że jeśli będziemy mieli tam taką swoją przestrzeń tak naprawdę na treningach i ogólnie wokół klubu i też rodziców do tego, żeby można było pracować, no to nie będzie problemu, jeśli chodzi o jakikolwiek później kontakt z rodzicami, tak? Jeśli wyjaśni się to na samym początku, jeśli człowiek odpuści i później dopiero, kiedy zobaczy, że już trzeci, czwarty raz rodzic o, dawaj, dawaj i cały czas podpowiada na meczu, no to później będzie ciężko, no bo rodzic już po prostu łapie takiego bakcyla, że na każdym meczu potrafi po prostu krzyczeć i być najgłośniejszym. A czy mamy to są trochę tak inne od ojców, czy też potrafią tak? Mamy są trochę inne, bardziej to jest właśnie ta strona taka, która wspiera właśnie tak na boku, ale cały czas, że tak powiem, pozytywnie, a nie o, co zrobiłeś, mogłeś strzelić i tak dalej. No są różne takie, że tak powiem, aspekty tego, bo rodzic każdy jest inny, ale no myślę, tak że to bardziej dziecko. Ambicje tatusiów, no bo jednak to jest zawsze spełnienie marzeń, o, mój syn będzie grał w piłkę no, oczywiście. Na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy. Proszę tak powiedzieć, kiedy pan widzi i wie, że dziecko ma faktycznie papiery na dużego piłkarza? Czy to jest od razu pierwszy trening, pierwsze przyjęcie piłki, pierwsze podanie, czy jednak dopiero po kilku takich treningach pan jest w stanie powiedzieć, o, to jest z niego coś może być? Powiem szczerze, że to w zależności od jednostki tak naprawdę, bo faktycznie czasami przychodzą tacy młodzi zawodnicy, że widać od razu, że ma taką smykałkę. A po czym to właściwie widać? Myślę, że raz na pewno po zaangażowaniu, bo to jest kluczowe, że im więcej człowiek chce, tym tak naprawdę więcej osiągnie, bo taka jest prawda i oni wiedzą tak naprawdę, o co walczą. Przykład, no nie wiem, pana Lamina Yamala, bo nie mogę powiedzieć, że tak powiem, na ty, no bo jest to zawodnik po prostu, który... To jest pan piłkarz decydował. Dokładnie tak. W wieku 17 lat gra na Mistrzostwach Świata i w ogóle gra jakby miał 30 lat doświadczenia, no bo tak to wygląda wszystko, jeśli chodzi o jego granie. A tu też, no wiadomo, to jest inna mentalność, jeśli chodzi o Hiszpanię, a my, bo to zawsze była taka różnica, oni zawsze byli nastawieni na ten sukces i od samego, że tak powiem, początku było wprowadzane im do głowy, że mają być mistrzami tak naprawdę. Dlatego, no, jeśli chodzi o rozpatrzenie, że tak powiem, kto będzie zawodnikiem, a kto nie, no to indywidualna jednostka, jeśli chodzi o rozumienie gry, czy nawet o aspekty techniczne i taką pewność generalnie, jeśli chodzi o podczas grania. To tak? Ile razy trzeba w tygodniu trenować? Dziecko powinno trenować, żeby rzeczywiście wykształcić w sobie też te umiejętności wszystkie? No szczerze powiem, tak jak my trenujemy 4 razy po 1,5 godziny, to jest zdecydowanie za mało. To powinno być coś takiego jak kiedyś, czyli nie mówię, że teraz każdy ma siedzieć 8 godzin na boisku, no bo wiadomo, nikt nie będzie siedział, ale myślę, że takie 4 godziny plus trening w klubie, na przykład 1,5 i jakieś treningi, można powiedzieć, indywidualne samemu ze sobą, czy odbijanie piłki o murek, czy coś w tym stylu, co tak naprawdę my robiliśmy, no bo kiedyś nie było takich warunków jak teraz. Szkoda, że doba ma tylko 24 godziny, bo przecież dziecko jeszcze chodzi do szkoły, czy odrabia lekcje i tak dalej. Dokładnie. Chyba i my, dorośli, mamy też ten problem, że brakuje nam po prostu godzin w zegarze. Panie Hubercie, proszę powiedzieć, czego naszej myśli, że się tak wyrażę, szkoleniowej brakuje, że w Hiszpanii tych talentów faktycznie jest więcej, tych młodych piłkarzy jest dużo i oni już, tak jak powiedział na przykład Lamine Yamal, 17-letni chłopak prowadzi reprezentację Hiszpanii na Mistrzostwach Europy, no a w Polsce jednak czasami właśnie czegoś brakuje. Czy to chodzi, to jest kwestia szkolenia, to jest kwestia finansów, to jest kwestia jakiegoś braku systemu szkolenia? Nie wydaje mi się. Bardziej, tak jak wspomniałem, to chyba chodzi o mentalność po prostu każdego z zawodników, bo jest wiele przykładów juniorów, których ja widziałem na przykład teraz od momentu, kiedy pracuję w Akademii Polonii Warszawa i wielu zawodników poszło tak naprawdę do ekstraklasy. Przykład Bartosza Biedrzyckiego, który był wiodącą postacią od momentu, kiedy awansowaliśmy z trzeciej do drugiej ligi i z drugiej do pierwszej. I poszedł teraz do Krakowi, tak? No jest to super, bo faktycznie od trzeciej ligi do ekstraklasy, tak naprawdę od samego juniora, bo tak naprawdę był wychowankiem. I
jednak można tak naprawdę, bo on miał nastawioną, że tak powiem, głowę tylko i wyłącznie na ten jeden cel, czyli grać w piłkę. To ja zapytam, pan jest przedstawicielem Młodzieżowego Klubu Sportowego Polonii Warszawa, natomiast dobrze wiemy, że cały czas w Polsce no, są takie konflikty klubów, kibiców, bardziej kibiców albo pseudokibiców w zasadzie. Jak uczyć tego młodego człowieka, że sport powinien łączyć, a nie dzielić? Że ze względu na barwy klubowe, na różnice barw klubowych, nie powinniśmy się ze sobą konfliktować? Jeśli chodzi ze swojej strony, że tak powiem, trenerskiej i zawodnika, to jest wiele wspomnień. Mieliśmy mecze na przykład właśnie z Legią, czy z Deltą Warszawa, która w moim roczniku była bardzo mocna. I my tak naprawdę na boisku no byliśmy delikatnie, że tak powiem, nie mili dla siebie zawsze. No wiadomo, delikatnie jakieś chłopie, coś pociągnąć za koszulkę, coś tam powiedzieć. Zacięcie. Tak jak niby gra psychologiczna i to tylko i wyłącznie jakby zostaje podczas meczu. Bo zawsze to jest to, że na meczu, okej, możemy być wrogami, no bo wiadomo, jesteśmy naprzeciwko siebie i tak dalej. Ale po meczu też tego uczę jakby swoich zawodników, że mimo wszystko, co by się nie działo, jaki byłby wynik i kto by czegoś nie powiedział do mnie, no to po meczu przychodzę, przybijam piątkę, dziękuję za rywalizację i zapominamy, no bo wiele razy jeszcze się spotkają na boisku. Uczymy się takiej dobrej postawy, prawda, i młodzież. Tak, a tym bardziej, że nigdy nie wiadomo, może być tak, że trafię z jakimś innym kolegą, z którym grałem przeciwko w jednym klubie w przyszłości i już będziemy kolegami, tak, więc jakby to jest normalna rzecz. No. Niech ten sport nas łączy. Tak jest, więc rywalizujmy, dziękuję, ale też szanujmy się. Hubert Pisarek, Polonia Warszawa, trener rocznika 2009. Dziękujemy ślicznie za rozmowę. Szanowni Państwo, my powoli będziemy zbliżać się do brzegu. Zerknijmy jeszcze, co jutro dla Państwa przygotowaliśmy. Prawa pacjenta. Rozmawiamy o podróżach z kapitanem statku. Jak zabezpieczyć ogród przed kleszczami? A program poprowadzą Ilona Januszewska i Mateusz Nowak. Popłyniemy w Siną Dal, może jutro? Tak, parostatkiem w piękny rejs. Parostatkiem w piękny rejs. Teraz Państwu bardzo dziękujemy. Teraz płyniemy do drugiego studia, bo tam już Michał Rachoń na Państwa czeka. Dobrego poniedziałku, szanowni Państwo. Dobrego poniedziałku.